Pewnie każdy z nas kojarzy Krainę Lodu, albo oglądał ją nieraz, więc w miarę znacie fabułę tego i co się dzieje w tej animacji. Ale przygotujcie się na to, że dzisiaj ta teoria zmieni wszystko, co myśleliście, że wiecie, o Elzie i Annie. A więc rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie tutaj łapeczkę w górę oraz subika, by nie przegapić kolejnych odcinków i lecimy z kolejną naszą teorią. Disney w zwyczaju ma dawanie do swoich filmów easter eggów. Jeśli ktoś nie wie, co to jest takiego, to już śpieszę z wyjaśnieniem. Easter eggi są czymś ala takimi ukrytymi nawiązaniami do innych produkcji. Jak wiemy, Kraina Lodu jest jedną z większych maszynek do zarabiania pieniędzy przez Disneya. A co za tym idzie, wsadzili w nią mnóstwo nawiązań do wielu innych filmów. Gdyż dzisiaj zajmiemy się nawiązaniem Krainy Lodu do Zaplątanych. I myślę, że ta teoria nam pozwoli dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno Anna i Elsa są siostrami. Oba te dwa filmy mówią o na długo już utraconych czarodziejskich księżniczkach, ale również wskazują oba na wielkie sekretne powiązanie Anny, Elzy i Rozpunki. A szczególnie, że Anna i Elsa nie są siostrami. Dokładnie tak jak słyszeliście, nie są siostrami. Zacznijmy może od rodzinnego portretu. Spójrzcie na niego. Czy nie widzicie, że jedna z osób totalnie różni się od innych? Więc nie, to nie Anna i Elsa są siostrami, a raczej Elsa i Rozpunka są siostrami. Pewnie zaczęliście kręcić głowami, co ten człowiek gada, ale fabuła filmów oraz informacje od Disneya wskazują na to, a pierwsze właśnie kawałeczki naszej układanki pochodzą od Disneya, który podsuwał nam różne fakty o Krainie Lodu od kiedy tylko powstał ten film. Po pierwsze, scenarzystą i reżyserem Krainy Lodu jest Jennifer Lee, która potwierdziła ważną informację na moim ukochanym Reddicie o Królu i Królowej. Czyli Król Iduna i Król Agnar, swoją drogą, nie mogli już wymyśleć lepszych imion. Tak czy inaczej, kiedy Agnar i Iduna zginęli na morzu, to nie płynęli na 3-godzinną wycieczkę, tylko na ślub. I to nie byle jaki ślub, bo płynęli na ślub Rozpunki, na końcu Zaplątanych. I to zostało nam potwierdzone przez Disneya. A ta właśnie informacja daje nam ogromne powiązanie między tymi dwoma filmami. A to by miało sens, gdyż jak popatrzymy na mapę, to określono, że lokalizacja Arendelle z Krainy Lodu to połączenie dwóch norweskich miast, Arendal i Bergen. I to jest tak dobrze znana informacja, że turyści całkowicie oblegali te dwa miasta po wyjściu filmu. A natomiast Disney, żeby zarobić więcej hajsu, organizował specjalne wycieczki po tamtym obszarze, żeby zaspokoić szalonych fanów Elzy i Anny. Natomiast Zaplątani dzieją się niedaleko, bo za morzem, w Niemczech, w fikcyjnym mieście o nazwie Korona. A to miasto zostało położone w idealnym miejscu, gdzie kiedyś mieszkali bracia Grimm, tacy niemieccy bajkopisarze. Więc obydwa te państwa są na tyle blisko siebie położone, że mogły pływać między nimi królewskie jachty. Ta wcześniejsza informacja daje nam to, że wiemy także o połączeniu w czasie między odgrywającymi się dwoma filmami. Dzięki właśnie wskazówkom, jakie nam zostawił Disney, wiemy, że ich akcja różni się tylko 3 latami. Bliżej niż jakiejkolwiek innej księżniczki na linii czasu Disneya. Zacznijmy może od dodatkowych scen, na końcu Zaplątanych, kiedy Rozpunka i Finn biorą ślub i zaczynają typowy dla Disneya scenariusz, czyli żyli długo i szczęśliwie. Natomiast my wiemy, że Agnar i Iduna są w drodze na ich ślub, a w zasadzie ślub Rozpunki, ale los chciał, że nigdy na niego nie docierają. Kiedy zaczyna się główna historia Krainy Lodu, dowiadujemy się, że dzieje się ona 3 lata po tragedii związanej z statkiem. Co znaczy, że 3 lata po ślubie. Co jest fascynujące, że te 3 lata oddzielają te filmy zarówno w świecie Disneya, jak i w prawdziwym życiu. Chodzi o datę wydania filmów. Zaplątani to 24 listopada 2010 roku, a Kraina Lodu to dokładnie 3 lata później. Oczywiście patrzymy na premierę w USA, więc czas się zgadza w ich uniwersum, jak i zarówno w naszym świecie. Co jest fascynujące i nieprzypadkowe. Dzięki Wikipedii wiemy, że Rozpunka ma 18 lat. Po jej filmie wychodzi krótko po tym za mąż i wraca zaraz do zamku. Mimo, że Flynn mówi, że to trwało lata, a zaraz po tym Rozpunka od razu mówi, że on kłamie. Bo gdyby pobraliby się później, to włosy jej by odrosły, a to znaczy, że jej ulubiony kameleon nie mógłby być na jej weselu. Bo byłby martwy, ze względu na średnią długość życia kameleonów. No niestety to się nazywa krąg życia. Więc Rozpunka ma 18 lat, w czasie jej ślubu. A jak już wiemy, Kraina Lodu dzieje się 3 lata później. A my wiemy, że Elsa ma 21 lat. Więc banalna matematyka nawet nam ukazuje, że Elsa i Rozpunka są w tym samym wieku. I dokładnie tą samą osobą. Nie no, żartuję sobie. Po prostu bliźniaczkami.
ale nie podobnymi. I jak pewnie zauważyliście, filmy faktycznie są ze sobą połączone. Ale pewnie po tym stwierdzeniu powiecie, ale przecież to niemożliwe, żeby były bliźniaczkami. A ja wam powiem, że tak naprawdę jest to bardzo możliwe. Żeby to udowodnić, zacznę od starej, dobrej i lubianej przez wszystkich biologii. Większość osób, które zakłada, że Elza musi być córką Agnara i Iduny, to fakt, że jej oczy są niebieskie, zupełnie jak jej matki. Jednak genetyka odnośnie oczu jest nieco bardziej skomplikowana niż to, co zazwyczaj myśleliśmy, siedząc na biologii. Gdyż po prostu niebieskie oczy, jak zielone, są recesywne. Czyli oboje rodziców musi mieć niebieskie oczy, żeby dziecko miało również niebieskie. Czyli jak widzimy w Krainie Lodu, ich rodzice mają niebieskie oraz zielone oczy. Czyli mają tylko 50% szansy na kolor niebieski i na kolor zielony, gdy zielony jest również kolorem recesywnym. Czyli brązowy nam wypada. Ale bardziej prawdopodobne jest to, że Elza jest dzieckiem króla i królowej w Zaplątanych, gdyż wychodzi na to, że Agnar i Iguna nie byli jedyną parą królewską z niebieskimi oczami. Gdyż król i królowa w Zaplątanych to również para niebiesko-zielonych oczu. Dziwny zbieg okoliczności, prawda? Może tak, a może nie. A to wszystko znaczy, że genetycznie mieli takie same szanse jak królewska para z Krainy Lodu na posiadanie niebiesko-okiego dziecka, jak Elza. Ale to nie wszystko, gdyż poza oczami możemy stwierdzić, że są bliźniaczkami, ze względu na to, że obie są leworęczne. A to właśnie 22% bliźniaków jest leworęcznych. W filmie widzimy, że Elzy główną ręką jest lewa, gdyż używa jej choćby do strzelania lodem, czy nawet do tworzenia Olafa lewą ręką. A Rozpunka, pomimo tego, że w filmie częściej używa dwóch rąk, to jednak lewa jest dominującą przy ważnych czynnościach. Natomiast Flynn, jak i Anna są praworęczni, tak samo jak cała reszta postaci w tych bajkach. Więc ta leworęczność musi się skądś brać, prawda? Na szczęście krótki urywek filmu Zaplątanych wskazuje, że mama Rozpunki jest również leworęczna. Nie wiemy natomiast, czy Agnar lub Iduna są leworęczni, ale cała genetyka opowiada się po stronie Zaplątanych. A w końcu włosy. Jak wiemy, żadna z par nie ma szansy na uzyskanie blond córki. Ale w Zaplątanych dowiadujemy się, że blond włosy Rozpunki pochodzą z magii, jaką jej matka przyjęła od jasno-żółtego kwiata. Więc jeśli one są bliźniaczkami, to by także wytłumaczało niezwykłe blond włosy Elzy. Bo po prostu genetyczna szansa na to, że powiedzmy wyprodukowanie dziecka, które jest białogłową lodową księżniczką, Boże jak to brzmi, Agnar i Iduna by mieli znikomą szansę genetyczną na powodzenie czegoś takiego. Więc teraz czas filmów, umiejscowienie oraz biologia dowodzą na to, że Rozpunka i Elza są pierwszymi w historii Disneya magicznymi siostrami księżniczkami. Ale zapytacie się, co z ich mocami, bo jeśli naprawdę są bliźniaczkami, tak jak ja mówię, powinny mieć te same moce, prawda? Bo moim zdaniem, strzelanie lodem zdecydowanie różni się od niesamowitych uzdrawiających włosów. A więc trzymajcie się mocno stołka, gdyż jest jeszcze więcej dowodów do tej teorii. Pierwszą bardzo ważną rzeczą, jaką trzeba powtórzyć, to fakt, że Elza jak i Rozpunka są jedynymi dwiema księżniczkami, które kiedykolwiek miały magiczne moce w filmach Disneya. Czyli nie dość, że cała akcja odgrywa się w jednym uniwersum, to mają supermoce dzięki temu, że mają tą samą magiczną mamę. W Zaplątanych scenarzyści zrobili naprawdę dużo roboty nad historią, skąd Rozpunka ma supermoce. Ale natomiast w Krainie Lodu już takiej historii nie zrobili. Zastanawiające, prawda? Bo jak wiemy, nikt w rodzinie królewskiej z Krainy Lodu nie posiadał supermocy, ale w Zaplątanych ta magia się w genach już pojawia. A w momencie, kiedy Agnar zabiera dziewczynki do troli, po zapytaniu wcześniejszym, czy Elza urodziła się z supermocami, odpowiada, tak, co pokazuje na naturalną reakcję, na to, że nie ma pojęcia na to pytanie, gdyż przy porodzie Elzy go nie było. A co ciekawe, Agnar i Iduna nie zachowują się wobec Elzy jak prawdziwi rodzice. Nie próbują jej wyleczyć, ani nie wydaje się, żeby nawet szukali odpowiedzi na to, czemu ona taka jest i skąd ma te moce. Nie uważacie, że to jest trochę dziwne? W sumie to nie. Jeśli przyjmiecie, że oni dobrze już wiedzą, skąd Elza ma takie moce. Od jej prawdziwej matki, od której pochodzą moce Rozpunki. Ale pogadajmy trochę o supermocach Elzy. Zamraża wszystko, potrafi budować z lodu, ale także tworzy życie. Jak na przykład Olafa. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że Elza i Rozpunka mają całkiem inne moce. Ale jak się przyjrzycie, to dzięki tym mocom na końcu obydwóch części zostają uratowani i przywróceni do życia i Flynn i Anna. Co pokazuje, że jednak ich moce mają coś ze sobą wspólnego. I to właśnie nam pokazuje, że one na pewno są bliźniaczkami. We własnej osobie. W tych dwóch filmach magia, genetyka, czas i miejsce akcji pokazuje, że na pewno to muszą być bliźniaczki.
ode mnie dzisiaj to na tyle. Mam nadzieję, że ta teoria z Krainy Lodu i Zaplątanych wam się spodobała. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj łapeczkę w górę oraz subika, za które będę naprawdę wdzięczny. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ode mnie to na tyle. Cześć.